czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Autonauts. Moi drodzy, na początku informacja mała techniczna. Musicie się powoli przygotować na to, że Autonauts trochę będzie schodzić z wiodącej. Myślę, że będzie też rzadziej ogrywane ze względu na to, że przyszły tydzień, jeśli oglądacie oczywiście na bieżąco, czyli tydzień między 11 a 17, jest naprawdę pełny premier. Także będę musiał z jakichś gier zrezygnować, żeby te wszystkie gry wam pokazywać. Czyli to raczej najlepiej, żeby wszystkie wiodące na razie zeszły. Także obserwujcie harmonogram, bo nigdy nie wiadomo, co z tego będzie. Ale dalej Evolutionauts chcę grać. Dalej mnie ta gra ciekawi, naprawdę mnie wciąga i jestem ciekawy, co tam dalej będzie się działo. Także raczej na razie nie musicie się martwić, że serię porzucę. Czy przerwę, bo to nie można powiedzieć, że porzucę. Bo to jest gra w nieskończoność, można w nią grać, więc wiecie, jak to działa. I dzisiaj będziemy skupić się chcieli na billboardach, zobaczyć, jak one działają. Skupić się na to, że może jakąś gliniankę postawić, może coś związanego z bawełną, a może po prostu zaczniemy od automatycznej produkcji botów, jeśli tu się nazbierają oczywiście surowce. I powoli już widzicie magazyny, powoli się zbierają. Jakoś nie miałem czasu na razie grać, żeby trochę ponadrabiać, żeby to wszystko było pozapełniane, ale zauważyliście też bardzo ważną rzecz, o której wiele osób pisało, mianowicie Super Deskorup 2. Chyba miał jakiś problem, czy to Super Deskorup 2, czy to Super Deskorup był. Wydaje mi się, że to zwykły Super Deskorup. Miał jakiś problem, nie wiem tylko gdzie on teraz się znajduje, ponieważ ja mu dałem zły warsztat, tak? Tu pisaliście o tym bardzo grząsko i ostro. Także tylko właśnie pytanie brzmi, gdzie ten Super Deskorup zniknął? Bo to jest Ramo Magazynier, to jest Ramorup, tak? To gdzie jest Super Deskorup pierwszy? Kłodorup, jakoś tak Super Deskorup 2, widzicie, nie ma tu, ma tylko powtarzanie w nieskończoność. Tylko zastanawiam się, gdzie on się podział, że go nie ma na miejscu. Pracy, panelorup, no właśnie, gdzieś tu powinien zniknąć i to jest ciekawe, gdzie on poleciał. Może trzeba go znaleźć w taki sposób. Jest, Super Deskorup, tutaj, gdzie on tutaj siedzi. I tu mieliśmy coś, musimy go przerwać, zacząć mu coś tutaj naprawiać w głowie, gdzie on w ogóle jest? Gdzie on polazł? Tutaj się znajduje, tylko ja go tutaj, nie, to coś innego pokazuje. Do zapełnienia warsztat konstrukcyjny, ja tutaj dałem chyba ten warsztat, zamiast dać deskę, tutaj. I dlatego pojawił się pewien problem. O, i teraz będzie działać. Gdzie on tu w ogóle? Gdzie on zniknął? Gdzieś sobie polazł skubany. Dobra, i teraz już wszystko pięknie działa. Tak? Czyli widzicie, Super Deskorup trochę się różni od Super Deskoruba 2, jeśli chodzi o to, że ma tutaj zapełnienia pnia. Co ciekawe, pierwszy Super Deskorup 2 nie ma tego polecenia, tego to też jest ciekawe, że nie dałem im tego polecenia. No ale widzicie, to są takie już pierdy. Tak, Super Deskorup, zobaczcie, w ogóle ma w nieskończoność robienie i kompletnie ma gdzieś to, że zapełniony jest. Z drugiej strony faktycznie, jeżeli będzie zbierze te deski, dopóki ich tu nie zupełni, i tak nie będzie kontynuował pracy. Więc wydaje mi się, że to może być, a nie musi być. Widzicie, że na różne sposoby można programować te boty. Patrzę, że coraz więcej desek i coraz więcej patyków się, tych paliczków się zbiera, czy słupków, tak? No bo wiadomo, mamy teraz pauzę, jeśli chodzi o produkcję paneli oraz RAM, ale za chwilę będziemy robić rzeczy, które być może będą zwiększać nam te produkcje. Więc billboardy, właśnie, gdybyśmy chcieli sobie postawić coś do budowania, zajmiemy się billboardami, jak w końcu będzie trzeba coś zbudować, tak? Żeby zobaczyć od razu w praniu, jak to działa i też zaprogramować odpowiednie boty od odpowiedniego surowca. Dobra, czyli w takim wypadku moglibyśmy, to jest pusty bot, który jeszcze nie ma żadnego zadania. Dobra, spróbujmy zrobić mu rzeczywiście teraz programowanie takie, że będzie chciał zbudować bota. Pytanie brzmi, czy będzie w stanie zrobić to sam? Okej. Czyli patrzcie, jak będę chciał produkować boty, to niestety, ale będę mógł to zapętlić w nieskończoność i to już jest całe jego, zobaczcie, wykorzystane. Czyli innym słowem to jest botorób. Tak jest, botorób. I on będzie tylko i wyłącznie w nieskończoność tworzył boty. To nie jest bezpieczne. Wydaje mi się, że w takim wypadku powinniśmy dać mu jednak trochę więcej pamięci. Dlaczego? Ponieważ dobrze byłoby zabezpieczyć się przed tym, że jeżeli na przykład ten magazyn jest wypełniony, to nie twórz kolejnego bota, bo właśnie do tego magazynu chcielibyśmy to wszystko przyczepić. I też zgadzam się z tym, że gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej przyspieszyć produkcję drewna, to powinniśmy mieć jednego bota, który zbiera drewno, deski i wrzuca, i tylko wrzuca deski, a drugi bot tylko i wyłącznie zajmuje się tworzeniem, bo zobaczcie, ten czas, kiedy on leci tu i daje te deski, mógł normalnie jeszcze pójść po kolejne i siekać kolejne deski, więc na pewno wydaje mi się, że w przyszłości, gdybyśmy potrzebowali naprawdę dużo surowca, i tak trzeba by te boty rozdzielić. Bot, który będzie tylko i wyłącznie ciął, i bot, który będzie tylko i wyłącznie
On ma tutaj pamięć zwiększoną, widzicie? Bot, który będzie tylko i wyłącznie ciął i bot, który będzie tylko i wyłącznie zbierał te deski. To mi się wydaje, że będę musiał sobie na spokojnie już prywatnie zmienić, żeby było tutaj wszystko ogarnięte w ten sposób, bo wydaje mi się, że to przyspieszy też produkcję. Zdecydowanie przyspieszy produkcję. Więc, na razie widzicie, zatrzymałem tutaj tego bota, żeby na razie botorób nie działał, bo chcemy mu właśnie zwiększyć pamięć. Myślę, że po prostu zrobię kolejną, tu mam akurat pamięć wybraną, więc bardzo dobrze, dwa słupki i dwa nasionka. Dobra, wrzucamy temu botowi teraz większą pamięć. On będzie teraz większą pamięć miał. Za chwilę będziemy chcieli właśnie rozbudować to na większy poziom, żeby jeszcze bardziej zwiększać im poziomy mózgowe. I teraz tak, to będę chciał do zapełnienia. Do zapełnienia tego przestrzeni magazynu. Do zapełnienia bot magazyn masz to robić. Jeżeli będzie zapełniony, masz tego nie robić, oczywiście w nieskończoność, tak? Do zapełnienia bot magazyn. O, tylko potrzebowaliśmy jeszcze jednego kilobajta. I teraz to powinno śmigać. Tylko oczywiście potrzebujemy jeszcze jakiegoś bota i użyjemy do tego oczywiście bota, który tutaj jest mały i nic nie robi. Będziemy chcieli, żeby on wziął bota stąd i znajdź bezczynnego bota w obszarze i go po prostu zmagazynuj. I to tyle. I to jest jego zadanie w nieskończoność. Teoretycznie musimy mu tu w ogóle... A, no w tym konkretnym obszarze, widzicie? Tylko tak, może być znajdź w obszarze nieczynnego tutaj. Ale oczywiście jeszcze można by tu mu zrobić, że zamiast... Że może być ten obszar, tak? Że znajdź bota w tym obszarze, bo jak będzie więcej botów, to one będą się tutaj jakby nie stakować na jeden, tylko będą jakby wypełniać tę przestrzeń, będą się przesuwać. Więc myślę, że trzeba będzie to zrobić bardziej w ten sposób. I tu jest, nazwijmy to, bot MK1 magazynier. Żeby wiadomo było, że to robi boty MK1, tak samo botorób też powinien się nazywać tam odpowiednio. O, on teraz powinien zbierać. Teoretycznie też powinienem oczywiście ten odwrócić, tak? Czyli zrobić M, podnieść, RR. Oho, i co on teraz robi? Ha, dobra, i przestawić, o. I dzięki temu będzie miał mniejszą drogę, tak? Wolniej będzie, znaczy mniej czasu będzie musiał spędzać na tym, żeby te boty przewozić, tak? Bo teraz będziemy tutaj wejść. Dobra, to jest zrobione, czyli mamy automatykę załatwioną. Myślę, że w tym momencie, kiedy tu jeszcze sobie produkujemy różne rzeczy, myślę, że trzeba sobie pójść i teraz może ogarnąć glinę. Glina jest tutaj, glina również jest tutaj, więc pytanie, ale myślę, że to trzeba będzie też przygotować od razu dwie ładowarki i przygotować też tę część, żeby tutaj glinę wydobywać. Na razie bez ładowarek, ale na pewno z botami, tak? Potrzebujemy na pewno boty, które będą nam chciały tam wykopywać glinę. Myślę, że od razu... Dobra, na razie jednego bota biorę, od razu go wyrzucamy i tak, będziemy teraz produkować... Tak, czyli co, będziemy musiał biegać po... Oczywiście po... Kilof. Przepraszam, stój. Nie kilof. Niekoniecznie kilof. O nie, nie, nie. Czekajcie, czekajcie. Muszę zastanowić, czy przypadkiem wydobywanie gliny nie było łopatą. Bo tutaj, chyba wydaje mi się, że łopatą... glinę. Zawsze możemy jeszcze to jakoś tutaj sprawdzić. Tak. Mamy potwierdzenie. Łopata plus glina. Dobrze pamiętałem. Dobra, czyli... tu jesteś. Dobra. Nagrywamy cię. Ty musisz wziąć łopatę. Tutaj są łopaty. Czyli bierzesz łopatę i idziesz kopać. Jego zadanie jest bardzo proste. Bierze łopatę i kopie. Glina się kopie bardzo, bardzo, bardzo powoli. Ale myślę, że na razie po prostu będziemy robić sobie tutaj zapas gliny, tak? I oczywiście tam bota, który będzie tę glinę magazynował. Potem będziemy tworzyć przedmioty. Właśnie, i tworząc te wszystkie, przygotowując te wszystkie materiały do tworzenia glinianki, myślę, że będziemy też za chwilę przemieść się. O, no, właśnie, to był błąd, czekajcie. I tutaj do zwolnienia całkowitego rąk, czyli klasycznie na razie robimy gliniankier. Glinianker, niech będzie. Będzie gość, który będzie wykupuje glinę po prostu. Tak jest. Idziesz potem. Dobra, to ja może od razu przy okazji jeszcze. Tu w ogóle miałem dużo łopat. Właśnie te prymitywne łopaty. Teoretycznie powinienem też zrobić tak, że ja te wszystkie rzeczy będę podrzucać też tu. Tak, czyli... No, żeby to nie wisiało tutaj, mogę po prostu wziąć i je tutaj pozbierać. I je tu podrzucać. Wiem, że i tak stąd prędzej czy później bot zrzuci. Zaniesie. Wiecie, że on ma tam... Wszyscy mają teraz bardzo sprytne polecenie. I po prostu do całkowitego odrzucenia tego magazynu będzie super. Dobra, okej. Okay. Patrzymy tutaj. 1750, żeby stworzyć dom z bali. Dobra. Czyli tak, mamy już bota, który będzie kopał nam glinę. Wszystko super. Wydoba nam się też bot, który będzie tę glinę też magazynował. No właśnie, to jest ten moment, kiedy trzeba będzie chyba rzeczywiście zabawić się w te billboardy.
jak się robi billboard? Teraz pytanie, w którym warsztacie ten billboard się robiło? Czy to tutaj? Tu jest billboard, dobra. Okej. Jak tworzymy billboard? Tworzymy z jednej kłody i czterech desek. No to sekunda. O kurczę, ale ten billboard jest mega duży. O Jezu, jakie to jest wielkie. No dobra. Powiedzmy, że tu chcę postawić ten billboard. I co teraz? Jak ten billboard? Naciśnij Z, żeby edytować. Trzymając billboard, naciśnij Z. Naciskam Z. Ustawienia znaku. I mogę go na przykład nazwać test. Połącz obszar. OK. I teraz obszar maksymalny. Aha! I to jest ten obszar poszukiwania bota. OK. W porządku. I powiedzmy, że to jest budowanie. Tak? Na razie tak go nazwiemy, okej. I ten billboard będziemy chcą postawić chcieli i wiemy, znaczy ten billboard będzie tutaj sięgał, to będzie budowanie. Cały zestaw budujący. No i teraz tak, jeżeli tu będziemy mieli strefę do budowania i możemy w sumie to tak sprytnie sobie wymyślić, czekajcie, może odłożę też te słupki na miejsce, skoro już mamy miejsce. Właśnie. Skoro będziemy chcieli, żeby tutaj był teren budowania, to może tutaj będziemy chcieli po prostu tworzyć rzeczy, które automatycznie w tej przestrzeni boty będą traktowały jako ta rzecz do budowania. Czekajcie, co tu się dzieje? Czy tu wszystko pięknie działa? To są chyba ładowarki, tak? Ładowarka 2122. Czemu ładowarka 21 nie jest ładowarką, która jest różowa, żebym od razu wiedział? Zapełnienia mamy 9, ale na razie dobra, tutaj rzucają przedmioty, znaczy zbierają. Więc powiedzmy, że chcemy na początku stworzyć skrzynkę i zobaczymy, jak to będzie działać. To robimy skrzynkę tutaj, w tym miejscu. Oczywiście to też może być i tutaj, ale będzie lepiej będzie to widać. Potrzebujemy teraz boty, które będą chciały nam wszystko jakby zrobić jak trzeba. Czyli tak, potrzebujemy bota. Tak, i to będzie, i nazwijmy go teraz tak. Buduj. Niech będzie buduj, nawet jeszcze z podkreślnikiem niech będzie. I teraz tak, to będzie buduj. I teraz co? Deski. W sensie to będzie buduj i będzie używał desek. Więc nagrywamy go, że po prostu bierze sobie takie deski. Oczywiście ja biorę wszystkie cztery, żeby zawsze miał, ale standardowo chodzi o to, żeby on używał tylko i wyłącznie, żeby to było do maksymalnego przemieść do przestrzeni magazynowa i oczywiście do maksymalnego udźwigu bierzesz deski. No i na przykład szukasz miejsca, gdzie te deski chcesz dorzucić. Tym razem ja dorzucę wszystkie cztery deski. Plan, znajdź w obszarze, przemieść do plan i dodaj do plan. Jak widzicie, o, i dodaj do plan. Tylko teoretycznie nie, czekajcie, to wszystko musi być teraz też w pętli, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, jeszcze raz, rzucimy taką pętlę. Wydaje mi się, że przemieszczasz się i tutaj teoretycznie do całkowitego zwolnienia rąk masz znaleźć plan w obszarze. Może się okazać różnie, że potrzebujesz jednej deski, może potrzebujesz więcej. Znajdź plan w obszarze i teraz zobaczcie, tutaj wybierz budowlę i przyczepiamy ją do tego billboardu. Billboardu budowanie. Znajdź w obszarze. Okej, widzicie, teraz ten obszar jest taki jak billboard. I billboard będzie mogli przesuwać w zależności od tego, gdzie będziemy chcieli, żeby oni budowali, więc to jest całkiem przyjemna rzecz. Dobra, i to jest wszystko. To jest buduj, tylko to jest buduj deski. Może zrobimy tak, buduj i teraz tak, z desek. O, może tak. Buduj z desek. Robię sobie taki tutaj podkreśnik, żeby po prostu szybko widzieć też wizualnie, że to jest budujący, tak, bot. Okej, i możemy teoretycznie go puścić. Pytanie, czy gdzieś nie będziemy chcieli zrobić skipa? Powtarzaj do maksymalnego udźwigu. Ale oczywiście, jeśli się nie da, to możesz to skipnąć. Możesz wziąć jedną deskę, jeśli tylko jedna jest. Niech będzie. Czyli jeżeli się nie da, to wyjdź. I masz iść. Ale oczywiście to już na pewno to skończy. Dobra, mam nadzieję, że to będzie w porządku. Okej. Wziąłem za deski, no i teraz oczywiście... O, znalazł jakiś plan w obszarze? O! Faktycznie, zobaczcie, mamy tutaj warsztat konstrukcyjny. Wow! Zapomniałem, że tu stworzyłem warsztat konstrukcyjny. Znaczy, że tu jest kolejny. No i proszę bardzo. I już sprawdziliśmy na innej rzeczy, że on będzie nam po prostu w tym obszarze od razu wszystko budował. Bardzo spoko. Okej. No i teraz w ten sam sposób chciałbym oczywiście... O, już teraz pełno jest botów. Tutaj już nie będzie produkował kolejnych. Wszystko działa, czyli zobaczcie, że do zapełnienia działa. Tak samo będziemy chcieli zaprogramować teraz gościa od słupków. Dokładnie tak samo. Mamy bota buduj ze słupków. Zrobione dokładnie tak samo, do maksymalnego udźwigu, zwolnienia rąk. I zobaczymy, jak on będzie śmigał. Czy faktycznie będzie działał tak jak trzeba. Dobra, idzie, maksymalnie zbiera, bo wiadomo, że nie ma sensu, żeby... O, proszę bardzo, i dorzucaj. W tym momencie zobaczcie, że będziemy mieli zbudowanego... O, już wypełnił, jeszcze ma nawet więcej słupków niż powinien mieć.
Bo jeden dodałem, dobra, jeden dodałem. Okej, tu słupków nie potrzeba, zobaczcie, więc ten bot już nie będzie na razie nic robił. I myślę, że w ogóle ekipa budowlana, myślę, że od razu będzie miała swoją grupę. Nazwijmy to ekipa budowlana, od razu, budowlana. Niech będzie, że będzie koloru brązowego, będzie mi się kojarzyło z budowaniem. Proszę bardzo, ekipa budowlana jest. Na razie możemy tutaj pochować te wszystkie. W ogóle last team też jest do zmienienia cały. Jest ekipa budowlana. I teraz każdy bot, który będzie miał tutaj nazwę buduj, będzie umieszczony u mnie w tej ekipie budowlanej. Wydaje mi się, że też przydałoby się jakaś wielka rozpiska, bo im więcej będziemy mieli botów, a naprawdę będziemy potem mieli dziesiątki czy setki. Aha, chyba mu się skończył, tak, wykończył się, bateria się wykończyła, bo tam nie ma jeszcze ładowarek. Zaraz to zrobimy. Przy okazji właśnie zaprogramujemy dodatkowe ładowarki. No właśnie, co mówiłem? Że będę chciał to wszystko jakoś ładnie połączyć. Tak, buduj ze słupków i to wszystko. Tutaj potrzebny jest rzeczywiście taki, jakiś taki szerszy sposób na to, żeby to... Żeby widać w pełni to wszystko, całą listę botów, tak? Bo na razie jest po prostu kiepsko. Dobra, mamy to, więc możemy oczywiście tutaj M-ką teraz przenieść. No i za chwilę będziemy potrzebować, tak? Będziemy mieli tutaj magazynowanie gliny, tak? Na razie on się wyładował. No i teraz trzeba będzie... Dobra, ja teraz na szybko zrobię podwójną ładowarkę, bo wiadomo, że potrzebujemy w sumie takich dwa boty. Także wyjmę sobie dwa boty, one będą ładowarkami w trzeciej strefie. Tego jeszcze muszę sobie przypomnieć, oczywiście ładowarki. No właśnie, ładowarka? Aha, bo to jest ładowarka 2. Jeszcze jakieś ładowarki tu nie dorzuciłem, widzicie? Wszystkie ładowarki też chcę mieć ładnie pochowane w miejscu, gdzie trzeba. To już to zrobię na szybko. I mamy to, moi drodzy. Dom z Bali po drodze się zrobił. No i to jest właśnie ten domek na poziomie trzecim. Tylko, że do tego będziemy wymagali tak ciuchów, więc na razie i tak nie będziemy chcieli ich produkować, ale wiemy, że możemy je postawić, tak? Bo napisaliśmy też w komentarzach, że można spokojnie stworzyć więcej takich miejsc i do większej liczby miejsc robić te same, nawet te same badania robić w tych samych miejscach. W różnych miejscach te same badania, więc spoko, patrzcie, mamy mnóstwo jedzenia, na pewno powinniśmy zwiększyć proces produkcji, ale i tak za chwilę wejdziemy na wyższy poziom, więc to wcale będzie takie proste i oczywiste. Dobra, bo będziemy mogli... Mamy już wszystko, co związane jest... Myślę, że możemy teraz bawić się już na zasadzie... A, przy okazji, lepsza hodowla zwierząt, drewna podłoga, ogrodzenie. Myślę, że tak, zrobiłem drewnę podłogę i ogrodzenie. Czyli potrzebuję tutaj dorzucić tutaj po prostu deski. A pytanie właśnie, czy budowniczy nie dorzucił tej deski? Nie, bo on to do planów dorzuca tylko, no właśnie. Do planów, a nie do tutaj, do tego miejsca. Także, wiecie, moja ekipa budowlana, tak? O to mi chodzi. Dobra, czyli zbieramy teraz. Idziemy tutaj ewoluować tutaj, bardzo dobrze, okej. Ładowarki muszę robić teraz, dobrze, ładowarki dalej. Tylko teraz myślę, że ładowarki to będzie po prostu zabawa w... Czy mam jakieś ładowarki przypadkiem? Nie czeka jakaś ładowarka tutaj? Dobrze byłoby jakąś znaleźć, oczywiście skopiować jej pamięć. Dobra, jest ładowarka 1-2. Bo będę chciał pokopiować jej tutaj obszar. Mam nadzieję, że nie spierniczę teraz, bo zawsze się obawiam. Zawsze mogę altem. No i tak, widzicie tego napisane, że można to zrobić, ale w którą stronę co? Dobra, mam nadzieję, że pierwsze to było... Nagrywanie. Dobra, przetestowałem na innym bocie. Lewy przycisk myszy to jest zbieranie pamięci. O, i jest ładowarka 1-2. Prawy przycisk myszy to jest nagrywanie. Dobra, okej. W porządku. I teraz tak. Znaczy, wiecie, to jest proces, który znacie ogólnie. To będzie oczywiście ładowarka. I to będzie 3-1, bo to trzeci sektor, pierwsza ładowarka. Można w ogóle przypisać ładowarkę do billboardów, a najlepsze jest to, że billboard może być prowadzony przez bota, przez co możemy robić, zaprogramować bota, który chodzi po całej strefie i wszystkie ładowarki chodzą razem z nim. Tak wyczytałem sobie przy okazji, szukając informacji na temat billboardów. Można tak zrobić, taką automatykę jeszcze bardziej, czyli możemy mieć po prostu jeden zestaw ładowarek, które chodzą po całej strefie. Tylko zmieniać po prostu chodzenie bota, który trzyma w ręku po prostu billboard. Fajna sprawa, możecie sobie przetestować u siebie. Dobra, ładowarka 3-1 i teraz oczywiście musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz, czyli po prostu zmienić obszary. I bardzo dobrze, tu widzę, gdzie jest obszar, czyli tutaj do granicy. O, kamieni max tutaj jest zrobione, czyli teraz musimy po prostu zmienić obszar. Obszar maksymalny musimy po prostu przenieść. Obszar maksymalny, a gdzie jest przenoszenie tego obszaru? Czemu nie mogę go przenieść teraz? To jest interesujące, nie? Nie mogę przenosić obszarów. A to jest dziwne, a powinienem móc. I czemu nie mogę przenieść obszaru? Bot wyładowany znajdź w obszarze, nie? I kurka, co? Czemu nie przenosi? Intrygujące, zawsze było takie przenoszenie, nie? Mogłem cokolwiek tutaj jakoś coś zmienić, a nie mogę teraz i to jest ciekawe. Dobra, ale ja to ogarnę na spokojnie, bo tu nie ma co się tracić czasu na to.
Tu oczywiście pojawia się teraz taki problem, co mówiłem wam, że można kopiować sobie od botów, które mają większy obszar, nie? I teraz jak przerzucałem drugi obszar, się okazało, że on się zmniejszył względem tego, co było. Ja będę chciał oczywiście drugi obszar postawić tutaj, tylko muszę oczywiście jednak temu botowi dać większą pamięć. Tak? I wtedy będę mógł jakoś to lepiej chyba skopiować, bo to chyba pojawił się błędy, że ja po prostu kopiuję obszar, mimo że nie mam pamięci takiej dużej. Taki exploit, o którym wam ostatnio mówiłem. I ładowarka powinna już działać. Wydaje mi się, że powinna przemieścić się do bota właśnie i teraz polecieć i go naprawić. Także pierwsza już działa. I oczywiście jej będziemy chcieli też skopiować mózg za chwilę, że tak to nazwę. Ale zanim to zrobimy, chcemy jej jednak podnieść trochę pamięć, więc... No właśnie, i teraz znowu ciekawa rzecz. Ja, że tam jest ładowarka, tam już jedna ładowarka działa, zaraz będziemy chcieli zrobić drugą, ale teraz chcemy to podnieść do kolejnego poziomu. Zobaczcie, tu potrzeba aż 8 paneli i ram kwadratowych, tak? Także i 6 tych. Dobra, to ja wszystko ręcznie zrobię, ale myślę, że to przy okazji zrobimy sobie jeszcze jednego bota. Tym razem bota, który będzie budowniczym, który będzie donosił... Przepraszam bardzo, teraz będzie donosił kłody. Buduj skłód, tym razem jest bardzo uproszczony, ponieważ ten bot i tak weźmie do ręki tylko jedną kłodę, więc zawsze będzie wykonywał to jedno polecenie. I buduj skłód jest i dzięki temu to też mnie trochę odciąża, bo wiem, że mam bota, która będzie już wszystko... Mam już boty, które będą wszystko robić z tych kłód, tylko widzicie, on tutaj wybrał jednak to do zrobienia jako pierwsze, a nie to. Ale spoko, bo ja teraz mam czas na to, żeby wziąć aż 8, kurczę, paneli. Także produkcja znowu mocno będzie... Ale zobacz, mamy wszystko na maksa, tak? Także jakby nie ma problemu. Dobra, mamy to. Tu wszystko już zrobione, patrzcie, to też poznosił kłody. Tu oczywiście potrzeba nam jeszcze kołków i kamieni. To wszystko jest i tak bardzo dobrze zrobione. A i zobaczcie, i ten warsztat dobrej jakości już wymaga od nas posiadania podłoża jakiegoś. Więc znowu tutaj na szczęście mam wszystko przygotowane i możemy zacząć działać tak. Widziałem też fajny komentarz a propos budowania, że można zrobić to w ogóle tak, że mamy sobie boty, które... i zawsze zrobić na przykład jakiś zapas różnych struktur. A potem jak już boty je zbudują w danym miejscu budowlanym, to po prostu je chować. Usuwać. Bo widzicie, że jak usuwanie, to po prostu chowamy to do takiego magazynu, bo potem możemy budować ze free, czy po prostu przywracać to, co jest zbudowane. I to jest mega spoko, bo możemy zrobić sobie takie zapasy różnych budynków, kiedy będzie trzeba na przykład kilka magazynów, albo kilka skrzynek, od razu będą gotowe do użycia. Albo po prostu tutaj taśmowo będą czekały w takim miejscu, nie? Więc to może być całkiem spoko. I mamy teraz, zobaczcie, o wiele więcej możliwości. Tylko tutaj mamy korpus bota też, zobaczcie, w tym miejscu. Co ciekawe, mamy korpus bota i zobaczcie, by stworzyć korpus bota MK2 potrzeba paneli, słupków i kołków mocujących, tak? I to jest już korpus. Możemy też zrobić to oczywiście... I to jest w ogóle warsztat bota dobrej jakości, to oczywiście od razu jest, co ciekawe, miejsce, gdzie tworzymy części bota. Tak samo jak tutaj mieliśmy podstawowy warsztat bota, tak? A tu jest warsztat bota dobrej jakości. To też w tym warsztacie możemy tworzyć części botów. No ale tutaj mamy... Możemy teraz już w ogóle... My jesteśmy gotowi na to... Czy mamy w ogóle wszystkie rzeczy? Możemy zobaczyć. Deska, słupek, nasiono drzewa, panel, słupek, kołek mocujący, słupek, panel, kołek mocujący, koło zębate dobrej jakości i prymitywne koło. Widać, że nie jest na czerwono, więc gdzieś jesteśmy w stanie tworzyć koła zębate dobrej jakości, a to oznacza, że już jesteśmy w tym momencie, gdzie możemy... Patrz, znakomite ulepszenie mózgu, znakomite ulepszenie czujnika bota, to wszystko jest fajnie. O, w ogóle znakomite ulepszenie czujnika bota może oznaczać, że jak to stworzymy, to będziemy mogli zrobić jeszcze bardziej... Jeszcze większy zasięg jeszcze większy zasięg panel i dwa słupki, okej. Jeszcze większy zasięg zrobić, moi drodzy, tych, no, naszych ładowarek chociażby, tak? W końcu teraz programujemy ładowarki, to może od razu te następne dwie ładowarki będą miały od razu większy zasięg, tak? O, już mam bardzo znakomite ulepszenie. Oczywiście będę chciał to zrobić razy dwa, więc zrobimy znowu to dwa słupki. To akurat nie jest duży koszt, no, kosztem jest oczywiście panel, który jest mocno wymagający, jeśli chodzi o surowce. I mamy to, i mamy dwa. Ja teraz takie rzeczy mogę sobie wziąć, dwa ze sobą i już wiem, że będę chciał to zainstalować w moje ładowarki tu w przyszłości. Okej, bierzemy teraz znakomite ulepszenie bota do ręki. O, jakąś glinę mam w ręce, dobra, to będziemy, dobra, nie będziemy glina, jeśli mi się wzięła, ale spoko. Okej, mamy tutaj ładowarkę 3.1, którą musimy na razie zatrzymać i trzeba jej przekazać, taki oto zasięg. Może też dać jej baterię, albo szybsze nóżki. No, różne rzeczy można wrzucać w te ładowarki. Ale mówię, takie rzeczy nie będę robił na odcinku, bo trochę szkoda czasu na to. Można sobie po prostu ulepszyć to poza nagrywaniem.
I teraz tak, jak sobie zaczniemy go edytować, no to teraz, moi drodzy, obszar maksymalny, zobaczcie, jak jest badassowy. Ja to oczywiście ustalę do moich obszarów obecnie ustalonych, bo ja pamiętam mniej więcej, gdzie mam te obszary ogólnie. Obszar maksymalny, proszę bardzo, teraz jest taki. Aha, nie może tam patrzeć dalej pójść, ponieważ muszę mieć odkryty teren, żeby móc to ustalić. No to może trochę się zazębiać na razie. Ale oczywiście ja już od razu pójdę i już tu kliknę, o. I już odkrywam kolejną część, więc już będę mógł to... No, już będę mógł to poprawić i już będzie idealnie, nie będzie miał... Nikt nie będzie, prawda, narzekał i płakał. I pięknie. W sumie oczywiście możemy też zwiększyć poziom zasięgu ładowarek naszych podstawowych, tak samo jak tutaj, nie? Myślę, że w przyszłości będziemy to robić, ale ładowarka teraz ma naprawdę bardzo duży zasięg. No i oczywiście będę chciał teraz, póki jeszcze ona tutaj sobie nie działa, skopiować jej dane, czyli... Mam jakiś problem z pamiętaniem tych... Prawy to jest zgraj? Kurczę, i teraz dobre pytanie to jest. Dobra, czekajcie, bo w ogóle ja już nie muszę tutaj go... Teraz zobaczymy, to jest zgraj, dobra. Czyli to jest... Dobra, to jest wgraj, to jest zgraj. I skopiowałem mu całą pamięć, tak? I teraz ten bot ma dokładnie, ale zobaczcie, ma dokładnie to samo, a kompletnie nie instalowałem mu ulepszenia czujnika, więc to jest moim zdaniem cały czas ten exploit dziwny, nie? Czyli można jeszcze cały czas coś tam z tym zrobić. Ładowarka 3-2. Cały czas można wykorzystać taki motyw. I on też już jest gotowy do pracy. I ty jesteś gotowa do pracy. Oczywiście mamy nadmiar. Mamy dwie ładowarki do jednego bota. Ale tak jak mówię, w przyszłości tak będziemy chcieli to zrobić lepiej. W przyszłości przede wszystkim będziemy to... A, zrobię jednak to profesjonalnie. Mimo, że nie potrzebuję, to i tak będę chciał mu to dać. Na wypadek, gdy w przyszłości ten problem zostanie naprawiony, nagle pojawią się errory, prawda? Więc od razu on już tu jest te dwie ładowarki są przygotowane do pracy. Gdzie my chcieli dalej lecieć z gliną w takim wypadku? Czyli potrzebujemy bota, który będzie te gliny magazynował. Więc mamy przestrzeń, gdzie bot będzie tu zbierał i po prostu zrzucał. I oczywiście chcemy to zrobić jak najbardziej optymalnie, ale tym razem musimy całe szukanie tej gliny w obszarze zrobić w pętli do maksymalnego udźwigu. A potem oczywiście tutaj w pętli do całkowitego zwolnienia rąk chcemy wrzucić to, przemieść i zrzuć. I to wszystko oczywiście w nieskończoność. Do maksymalnego dźwigu chyba, że nie ma. Tak? Pamiętamy to też o tym. Czyli mamy teraz glinozbieracz. Tak? Jest bot, który zbiera gliny. Glinę, oczywiście ten obszar nie będzie nigdy powiększany, więc tutaj jakby wszystko pięknie. A on będzie szybciej zbierał, niż on będzie wykopywał, więc spokojnie. Będziemy mieli magazynowanie gliny. Jeden jest problem, gdybym chciał na przykład zrobić teraz, żeby ta skrzynka miała, moi drodzy, kolejny poziom tej skrzynki, gdybym chciał zrobić teraz, w tym momencie, to byłby pewien problem, ponieważ ja nie jestem w stanie przenosić małych skrzynek do małych skrzynek, żeby zwiększać im piętra. To w tym momencie jest chyba niemożliwe, oczywiście mogę to sprawdzić. Myślę, że zrobimy sobie tu jedną skrzynkę. Jak wiecie, teraz moje boty tu automatycznie same mi to wybudują, dlatego nie muszę się kompletnie przejmować już jakby technikaliami. To są boty, które po prostu będą same mi to budować w tym miejscu, także to jest spoko. To jest bardzo fajna opcja. Więc myślę, że zostawimy sobie na razie produkcję botów MK2 na następny epizod, to na pewno. Bo to na pewno, o Jezu, to będzie wymagało naprawdę sporo też tutaj akcji. Przestaniemy produkować boty MK1, a kurczę, przed chwilą cały system został przygotowany na to, żeby to zrobić, ale myślę, że to chyba każde miejsce będzie mogło być ulepszone, bo te warsztaty są ulepszone na produkcję MK1, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, każdy warsztat będzie można ulepszyć, więc boty będą to samoczynnie robić, one to potrafią teraz biegać i ulepszać. Tak, bo chyba wszystkie surowce to były potrzebne, które były potrzebne, to zrobiliśmy, teraz jeszcze potrzebujemy, ja zrobię teraz na szybko jeszcze boty. Cały czas jeszcze MK1, bo to nie jest potrzeba, żeby MK2 od razu robić. Zrobimy też roboty, które będą zbierać też kamienie i kołki. Myślę, że od kołków zaczniemy. Czyli po prostu ekipa budowlana się będzie powiększać. Będziemy teraz kołkera robić. Mamy bota buduj z kołków. Tak wygląda jego mózg. I myślę, że zacznie działać bez problemu, bo to już testowaliśmy nie raz. Proszę bardzo, skrzynka zrobiona. I teraz zobaczmy. M naciskam i chcę przenieść jako tutaj. O, moi drodzy, albo to kiedyś nie działało, albo zostało ulepszone, albo nie sprawdziłem tego dokładnie. Potwierdzone info, można w taki sposób również rozszerzać skrzynki. To jest spoko, bo możemy na przykład zlecić im stworzenie takich, nie wiem, trzech skrzynek, żeby po prostu były.
boty się tym zajmą, ja będę mógł po prostu w ten sposób bardzo fajnie sobie zwiększyć magazyny, na przykład ten magazyn zwiększyć, czy zwiększyć ten magazyn, czy tutaj też możemy zrobić jeszcze tutaj te ziarno. Widziałem też bardzo fajną podpowiedź, że być może powinniśmy w zależności od tego, czy przestrzeń magazynowa z ziarnem jest pełna, jeżeli jest pełna, to wtedy mamy już nie siać plonów. Moim zdaniem to jest bardzo fajny warunek do postawienia. Ziarno do silosa, a tu mamy słomo magazynier, gdzieś musi być zbożosiewca. Jest. Dobra, czyli przemieść do maksymalnego udźwigu, przemieść do przestrzeni magazynowej. No właśnie, tylko on będzie zbierał z przestrzeni magazynowej. Gleba zaorana. Dobra, spróbujmy to zrobić. Czyli potrzebujemy tu jeszcze jednego warunku. W tym momencie tylko właśnie, on będzie... On będzie do pełnego... Jak magazyn jest pełny, czy ja mogę postawić taki warunek? Jest do opróżnienia, ale to w tym momencie, kiedy będzie pusty magazyn. Do zapełnienia masz pracować. Czyli teoretycznie to, że do zapełnienia tego magazynu... Powtarzaj, ale jeżeli on będzie zawsze zapełniony... Aha, tylko kiedy nie będzie zapełniony, to możemy mu... Dobra, czy to będzie działało faktycznie dobrze? Nieskończony, czyli będziemy chcieli zrobić po prostu to w środku. Tylko czy kiedykolwiek on ruszy? Bo do zapełnienia ziarno magazyn masz pracować. Jeżeli będzie zapełniony, będzie cały czas wywalać z tej pętli. Ale jeżeli nie będzie zapełniony, to znowu jest w nieskończoność, to powinno działać, tak? Moim zdaniem powinno to hulać w takiej formie. No teraz nie będzie działał, ponieważ zapełnione jest... Czekajcie, a teraz zrobimy test. Zabiorę jedno ziarno i czy on... Gdzie w ogóle on jest? Jeszcze raz. Ziarno silosa, zbożosiewca. Chcę go cały czas widzieć. Zabiorę jedno ziarno. Co się stanie? Od razu ziarno zostało wrzucone, okej. Patrzcie, wziąłem ziarno. Aż trzy ziarno. I dalej do zapełnienia ziarno magazyn. Widzicie? Czyli jednak coś nie działa. On cały czas jakby... Przecież on przelatuje tutaj, użyj utrzyma... Kurczę. Teraz pytanie. Czy on rzeczywiście tu działa, czy nie działa? Bo znowu mamy max. Ja mam tutaj oczywiście nadmiar ziarna i pytanie brzmi, czy to w ogóle hula. Czy to w ogóle zacząłby pracować. Nie? Tak jakby nie jestem pewny, czy ten warunek działa, ale na razie biorąc pod uwagę, że i tak mam mnóstwo tego drewna, to zostawię, mając w pamięci, że drzewo siewca ma pewien dziwny warunek. Wodę też mamy mnóstwo. Tu możemy, na przykład temu gościowi cały czas... przepraszam, możemy zlecać cały czas tworzenie prymitywnej posadzki. Tutaj. Tak? On cały czas będzie miał robotę i będzie cały czas używał tej słomy. Będzie miał dużo roboty, żeby ta słoma po prostu jakoś zamienić. Znaczy, sponiewierać? Nie sponiewierać. Wykorzystać cały zestaw tej... Wykorzystać wszystko, co potrafi. Wszystko, co ma. Co ja w ogóle mówię? Żeby wykorzystać swój potencjał do tworzenia posadzek. Mamy też bota. Buduj z kamienia właśnie zrobionego. Tak, przemieszcza się do kamienia, bierze do maksymalnego dźwigu kamień i do zwolnienia rąk będzie ten kamień tutaj dorzucał. Jeszcze chyba nie mam tylko oczywiście do patyków. Nikogo. Jeszcze, bo na razie nie mam nic z patykami, dlatego nie używam. I nie mam też nic z tymi wszystkimi na razie, jak widzicie, z panelami oraz z ramami. Na razie, ale myślę, że w przyszłości się to zmieni. No dobrze, zrobimy teraz, moi drodzy, prymitywny piec do wypalania oraz prymitywne stanowisko do wyrobu ceramiki. Widzicie, prymitywny piec do wypalania w ogóle wymaga samej gliny, więc wiemy, że na pewno będziemy chcieli go od razu stworzyć tutaj. Będziemy tu mieli piecek do wypalania, jakoś coś tutaj go postawimy. Potrzebujemy 5 sztuk gliny, żeby móc to... Tutaj jakoś jedną jeszcze glinę miałem po drodze, czekajcie. Taka jedna glina cały czas leży i czeka, więc akurat ją wezmę, wykorzystam i akurat zbudujemy coś z gliny. I będziemy tworzyć garnki. Wiadomo, że jeżeli będziemy chcieli wejść na poziom trzeci potem z naszymi z produkcją jedzenia, no to potrzebujemy przede wszystkim mieć zapas glinianych garnków. Więc można ten zapas glinianych garnków już teraz zacząć robić. I teraz co ciekawe, piec do wypalania, moi drodzy, potrzebuje pali drewna. I to jest intrygujące, biorąc pod uwagę, że mamy to nigdzie blisko drewna. Pale drewna są daleko. O, nawet patrzę nawet, że produkcja drewna... A, patrzę, że te pale są mocno wykorzystywane teraz. Dobrze, ale wygląda na to, że potrzebowałbym w takim wypadku faktycznie może zrobić tu mały lasek. Jeden mały lasek przygotować, żeby po prostu tych pali drewna było blisko. Z drugiej strony, jak sami wiecie, cały zestaw drwali, wykopywaczy i tak dalej jest czasochłonny do produkcji, więc być może cały czas będę miał jednego bota, który będzie dorzucał to drewno, biorąc pod uwagę, że i tak paliwo z takiego pala drewnianego, co ciekawe, może to być każdy rodzaj drewna, nie tylko pale, ale pale są najbardziej optymalne, bo najwięcej, no w sumie najwięcej można, najwięcej jakby ognia idzie z takiego pala,
Także tylko palem też bardzo wolno będą jeździć, więc można na przykład stwierdzić, że będziemy chcieli mieć bota, który będzie po prostu używał do tego desek. Można. Możemy zrobić bota, który będzie używał do tego patyków. Zresztą zobaczmy jak... Weźmy kilka patyków, na przykład zobaczmy, czy na przykład patyki nie będą lepszym. Ile w ogóle taki patyk będzie nam dodawał punktów ognia, bo wiadomo, im mniejszy battle, tak jak w Don't Starve'ie. Wiemy też jak to działa, oczywiście. Patrzcie, 10, czyli bardzo mało, prawda? Ale taki pal to już o wiele więcej. Jak weźmiemy sobie taki pal, tylko na razie prawdopodobnie to zaburzy mi też, jak wrzucę taki pal, to zaburzy mi to cały proces automatyzacji prawdopodobnie na razie dorzucania do pieca, ale to na razie spoko. O, bardzo dobrze, ładowarki działają. Także dorzucimy sobie taki pal i zobaczmy, ile to będzie teraz. Nie mogę, widzicie, jest aż tak dużo tutaj jeszcze, że to po prostu jest... Innymi słowy, jest po prostu tego za dużo. To chyba jest stówka, czy nie wiem, jakoś tak, bardzo dużo ognia idzie z tego pala, więc no, jakby na razie nie mogę tego użyć. W każdym razie prymitywny piec. Będziemy chcieli tworzyć gliniane naczynie, a ono wymaga po prostu gliniane naczynie nieobrobione. Ponieważ potrzebujemy stworzyć jeszcze coś takiego jak prymitywne stanowisko do wyrobu ceramiki i ono wymaga, widzicie, ramek kwadratowej, panela, słupka i tak dalej, więc wiadomo, że postawimy to tutaj, żeby po prostu na razie, i tak potrzebuje to mojej ingerencji, żeby móc to stworzyć. Więc oczywiście, przy okazji, skoro już mamy coś takiego, możemy wykorzystać znowu motyw i zaprogramować jeszcze dwa boty. Teraz tym razem znoszące i ramę kwadratową, i panel. Buduj z paneli. Wiadomo, że panel może wziąć tylko jeden do ręki, więc nie ma tutaj co bardziej się bawić w jakieś pętle czy warunki. Bierzesz i działasz. I teraz mam nadzieję, że będziesz... bot będzie tutaj sprytnie działał i tak samo chcemy zrobić z botem od ram. Buduj z ram. Dobrze, że nie z, prawda? Buduj z ram. Ale muszę też pamiętać, żeby zawsze wybierać budowlę budowanie. Mam nadzieję, że przy każdym to zrobiłem. Mam nadzieję, że każdy obszar zawsze jest przypisany do billboardu. Nie jestem pewny co do tego gościa z panelami teraz, przez to. I tu jeszcze muszę zrobić w takim momencie skip, gdy się okaże, że nie ma tylu ram. Także bardzo spoko. Okej. Okay. Oczywiście w przyszłości mogę zrobić tutaj kolejną. Kolejne tutaj dwie skrzynki, ale wiecie, to znowu mega ruszy produkcja. Zobaczcie, że chyba dlatego, że zcięli wszystkie drzewa. Jak jest w tym jeszcze w momencie, kiedy dopiero zasada, nowe drzewa dopiero się zasadzają, dlatego tych pali jest teraz w tym momencie mało, ale cały czas zobaczcie jakaś praca wre po prostu, cały czas jakieś paliki, słupki, cały czas jakieś deski, cały czas coś produkujemy, więc trzeba naprawdę tu uważać z tym. O, proszę bardzo, i całkowicie przerwaliśmy, zobaczcie, produkcję. Co ciekawe, teraz siana też nie będzie, to jest ciekawe. Zaczęli, zastosowaliśmy kompletnie produkcję w tym momencie tego zboża. Czy to dobrze, czy to źle? Niebawem okaże się. Mamy za to prymitywne stanowisko do wyrobu ceramiki, więc możemy je oczywiście już sobie przenieść na miejsce. Tak, bo będziemy wykorzystywać teoretycznie... Staram się jakoś tak postawić, bo widzicie. Będę potrzebował teraz tutaj gliny. I tak muszę się tam przenieść. Być może w przyszłości będą potrzebne dwa boty, które będą wykopywać. Bardzo to jest możliwe, bo bardzo powoli to idzie. O, proszę bardzo. Glina 2, dobra. I mamy kolejne badania ukończone. Tym razem jeśli chodzi o ogrodzenia, czyli brama, ogrodzenie i posadzka dobrej jakości. Takie rzeczy możemy teraz robić. To się przyda, gdy będziemy chcieli, prawda, mieć jakieś, na przykład ogrodzić na przykład te trawę, bo tu będą na przykład jakieś zwierzaki w przyszłości. W sumie z zwierzakami powinniśmy jakoś się zająć, może zacząć już magazynować coś z tych zwierzaków na przyszłość. Ale to myślę, że też jest jakby opcja na przyszłą zabawę. I kolejny bot, który będzie nam potrzebny, będzie bot, który będzie sobie brał glinę i będzie robił nam gliniane naczynie. A potem oczywiście do tego glinianego naczynia, znaczy te gliniane naczynia też, gliniane naczynia dobrze byłoby też magazynować, więc tu już mam robotę dla moich botów, żeby budować skrzynkę, w której będziemy zbierać gliniane naczynia, a potem z tej glinianej, gliniane naczynia będziemy potem znowu przerabiać. Jak widzicie, programuję już bota, który tutaj bardzo fajnie w ogóle wygląda, animacja tworzenia z ceramiki tych rzeczy. I o, to będzie nasz bot. Teoretycznie mogę zrobić bota, biorąc pod uwagę, że to jest, można powiedzieć, taki lajcik. Mogę od razu temu botowi od razu zlecić zrzucanie naczynia do skrzynki. To nie jest moim zdaniem tragiczne, że nie mógłby, że musiałbym to zrobić oczywiście na osobne boty. Oczywiście mógłbym i nawet może byłoby lepiej, gdybym tak robił, ale myślę, że zrobimy tutaj tego bota bardziej inteligentnego, w sensie bardziej multitaskowego. Tak jak mówię, jeżeli chcecie naprawdę produkować coś mega w opór, to nie róbcie tego. Każde zadanie powinno być stworzone przez jednego i tyle, prawda? I to oczywiście w nieskończoność, ale nie do końca, bo chcemy na początku do całkowitego
do zapełnienia oczywiście. Właśnie, ale właśnie, jak on sam to robi, to sam będzie dozapełniał. Wydaje mi się, nie potrzebujemy tutaj tego warunku. Może to być w nieskończoność, jak zrobi nawet tutaj nadmiar tych... To i tak on bierze, i tak on wrzuca, jak będzie maksymalny tutaj poziom, to i tak on się zatrzyma, więc myślę, że nie trzeba w takim wypadku. Nazwiemy go oczywiście jeszcze, że... Co to jest w ogóle? Co on tworzy? On tworzy... Miskoglinorób wstępny. Piękna nazwa, prawda? Ponieważ to na razie jest tylko gliniane naczynie, ale nie obrobione, tak? I teraz potrzebujemy bota, który będzie to obrabiał. Czyli kolejny bot do programowania. Tu mamy takiego jednego od razu. Nie będę musiał nigdzie biegać. I teraz ten bot będzie brał sobie to. Taką ten i będzie wrzucał tutaj. O, i już to jest wszystko, co będzie robił. Oczywiście może też magazynować, jak to zrobi, więc myślę, że to też jest bardzo spoko. Aha, to przerwiemy na razie pracę. Zlecimy stworzenie jeszcze jednej. Wiecie co, od razu na wszelki wypadek. A zróbmy od razu dwie skrzynki. Niech oni działają z tymi skrzynkami od razu. Nieregularnie widzę, że dorzucają obiekty tutaj. Ale nie będą dwie skrzynki gotowe, od razu będę miał jakąś na przyszłość. Dobra, skrzynka już stoi, więc możemy kontynuować programowanie bota. On to oczywiście będzie... Misko, glino, wypalacz. Wypadlacz napisałem, świetnie. Już nie pawlacz jeszcze. Okej, okay, misko, glino, wypalacz, czyli po prostu bierze potem miseczkę, którą tutaj ma. Możemy nawet dodać mu jeszcze fajny warunek. Czyli teoretycznie... do maksymalnego udźwigu, albo do... może być do maksymalnego udźwigu w sumie. I oczywiście robimy ze skipem. Jeżeli nie ma więcej, to nie bierz. I idziemy mu zlecić, żeby on to wrzucił tu. Tak? Gliniane naczynie oczywiście też do całkowitego zwolnienia rąk. Też można tak mu dać naturalnie, żeby miał... Bo inaczej by się to wszystko popsuło. O, i to wszystko w nieskończoność, tak? Tak mi się wydaje. Czyli nieskończoność idzie po surowce i jak już weźmie i gdzieby jak tu jakiś błąd się pojawi, to i tak weźmie maksymalnie stąd i wypluje maksymalnie tutaj. Mi się wydaje, że powinien działać. Oczywiście zatrzyma się cała produkcja w momencie, kiedy nie będzie drewna. I mamy pierwsze miseczki. Gliniane naczynie jest nam potrzebne, żeby móc zrobić jedzenie na poziomie wyższym, czyli jedzenie na poziomie trzecim, jeśli dobrze pamiętam. Tak, widzicie? Teoretycznie i tak potrzebujemy jeszcze prymitywnego garnka, żeby w ogóle móc zrobić mus jagodowy lub mus jabłkowy. Musy są poziomu trzeciego, więc następna rzecz to będzie technologia gastronomiczna nam potrzebna, żeby móc robić te musy. Tak, więc to jest też kolejny krok. Na razie będziemy po prostu mieli tutaj małą rodzinkę tworzącą po prostu gliniane miseczki. Wszystko widzę, że działa poprawnie jak trzeba. Zbieramy te miseczki. Oczywiście teraz zobaczcie, paliwa nie ma i zobaczmy, ile da taki pal. Taki pal da. Ile punktów? Nie widzę, bo sam robię teraz przez przypadek, się mi tak uruchomiło, zobaczcie. 80 paliwa, 100 chyba dawało. Wydaje mi się, że 20 paliwa schodzi na taką miseczkę. Ciężko powiedzieć mi teraz w sumie. Bo chyba on ci kiedy zaczyna... O, widzicie? I teraz mamy ten błąd. Mały mój. Znaczy, można powiedzieć taki przypadek szczególny, więcej misek i on wziął wszystko, zebrał wszystko, jestem z siebie dumny. Robi to tak, jak powinien. Zobaczmy, 20. Takiego jednego pala. No i teraz dobra, moi drodzy, na koniec tego odcinka, bo już pewnie i tak jest długi, a niektórzy piszą mi, że zdecydowanie za długo gram w to. Co tu się dzieje? Bo zrobiliśmy badanie i nic się nie robi. O nie, zapomniałem o tym. Dobra, prymitywny garnek oczywiście. Potrzebujemy prymitywną pochodnię. Dobra. To takie małe i przerwa, zobaczcie, co się nagle pozbierało. Dobra, potrzebuję patyka i słomy. I teraz tak, nie mam ani gości od... No tak, ale to nie jest przepis. Więc to i tak dupa. Biorę patyk i potrzebuję jeszcze 4 słomy, żeby stworzyć prymitywną pochodnię. To jest jedyna rzecz, chyba też do stworzenia potem garnka będzie potrzebne, ale jedna z niewielu rzeczy, które wymaga tych prymitywnych pochodni. Kolejny bot, który będzie tutaj przeze mnie miał kolejną operację, to jest bot, który będzie zanosił kłody. Właśnie, kłody czy deski? Mieliśmy zdecydować się na kłody czy na deski. Wiecie co? Zmienię. Na razie mu wyczyszczę wszystko. Weźmiemy, jednak będzie brał 4 deski. Jestem ciekaw w ogóle, jak to będzie wyglądać. Oczywiście ja tu potrzebuję zaledwie... No dobra, wziąłem niepotrzebnie 4 ogólnie. Ale no dobra, niech będzie, że zrobimy tutaj to w taki sposób. Nie potrzebnie też brałem, tak? Ale niech będzie, że ja też będę miał maksa. Czyli do maksymalnego udźwigu. Bierzemy deski do maksymalnego udźwigu, a potem lecimy i je zrzucamy tu. Czyli będzie po prostu dorzucał do pieca z desek. Widzicie, nie ma ognia, nie może pracować. Więc lecimy i dorzucamy. Ile to dorzuciło? Ciężko mi powiedzieć teraz. Szuka prymitywnego pieca, chyba 40. No to może być nieźle. I oczywiście
zrzuca to do całkowitego zwolnienia rąk. Czasami widzi ten dźwięk oznacza, ten taki dzwonek niekoniecznie oznacza, że zrobiło się badanie, choć tak mi się kojarzy. On jeszcze do czegoś innego jest, nie wiem w sumie do czego. Nie zbadałem tego jeszcze, może wy wiecie. I w nieskończoność, ma zawsze iść do maksymalnego dźwigu całkowitego zwolnienia, a to może być nawet tak, jeżeli nie uda ci się zebrać wszystkich desek, to leci z jedną deską, jak ci się uda nawet zebrać. Z drugiej strony, po co ma zbierać, kiedy... Wiecie co? Nie, on zawsze ma mieć cztery deski. Nie ma sensu tutaj przychodzić, jak nie ma pełnych rąk roboty, prawda? Dobra, i teraz tak, nazwiemy go... Desko do pieco wrzucacz? Desko do pieco wrzucacz, piękna nazwa. To się będzie z rodziny glinian. A, bo myśmy zrobili plan wykonany, patrzcie. Ceramika, mamy to. Czy dostaniemy jakąś fajną nagrodę za to, że zrobiliśmy to zadanie? Beret! I tablica pamiątkowa, okej, świetnie. Czy jakieś nowe się pojawiły zadania dzięki temu? Zobaczmy, coś nowego? I zadanie, które można by na razie śledzić? Na razie widzicie, nie. Wszystko jest przypięte, co miało być przypięte. Budownictwo... Ło, patrzcie! To nie jest przypięte, przepraszam. Polna droga i mur kamienny bez zaprawy. Kolonizacja, osadnik odziany, 20 osadników odzianych i kochanie osadników razy z dobra. I tu mamy jeszcze kołowrotek, prymitywny stanowikowy robu ubrań, bluzka zrobiona. Co? Bluzka zrobiona, okej. Okay. To są nowe rzeczy, które będziemy chcieli w przyszłości robić. Zająć się może w przyszłym odcinku, zajmiemy się rzeczywiście produkcją... Czego? Dorzucam te paliwo od razu. Zrobi tam, widzę, że od razu zrobi to, co ma zrobić. Dobra, dorzucamy. Czy nie dorzucamy? Na razie on tu pracuje, więc nie dorzucę. Dobra, już dorzuciłem, on też będzie dorzucał. I okej, on w sumie będzie tu czekał, aż będzie możliwe do dorzucenia ta deska, więc moim zdaniem jest spoko. Z desek możemy, bo zauważyłem, że desek mamy najwięcej, więc myślę, że z nich możemy po prostu tutaj produkować. Ewentualnie będziemy zwiększać produkcję desek. I tyle, moi drodzy, w przyszłości włókna glinianka całkiem sobie ładnie radzi. Na razie musimy zacząć produkować stroje i ciuchy, żeby móc potem rzeczywiście rozbudować nasze domki, żeby to były bardziej domki wypaśne. Też mi się wydaje, że przeniesiemy się z tym bardziej na tę stronę tutaj, będziemy tutaj budować te domki i wszystko tutaj poprzenosimy trochę, bo tu już zaczyna być brak miejsca, a te domki zajmują, moi drodzy, aż 3 kratki. Myślę, że każdy domek będzie zajmował więcej. Widzicie? 3 kratki aż będą potrzebne, żeby stworzyć taki domek. Domek tworzymy, zobaczcie, tylko i wyłącznie ze słomy, ale on ma 3 stage'e. Na początku 6 słomy, potem chyba 6 desek, potem 6 czegoś jeszcze. Nie pamiętam. Wiem, że on ma 3 fazy i te wszystkie 3 fazy trzeba będzie ogarnąć. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie za kolejny odcinek. Ja dorzucam, niech będzie, że tutaj. Chociaż też do palików powinienem podrzucić jedną skrzynkę. Także myślę, że ja tym kolegom tutaj jeszcze pozlecam pewne zadania. Niech działają, niech się nie nudzą. Mają 3 skrzynki do zrobienia. A tymczasem dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!